Szanowni Państwo, będziemy głosowali nie pierwszy raz w tej kadencji wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. I nie pierwszy raz, w związku z tym jesteśmy świadkami debaty, która ma niewiele wspólnego z istotą sprawy, a więc z dobrem pacjentów i z kondycją ochrony zdrowia. Wnioski, jakie są systematycznie składane przez opozycję w tej dziedzinie, bo byliśmy ich świadkami także w poprzedniej kadencji, są w takim samym stopniu przykładem bezradności opozycji, ponieważ one poza pustosłowiem i nieustanną awanturą w tym Sejmie nie przynoszą żadnego rezultatu, to równocześnie są dowodem na brak jakichkolwiek sensownych koncepcji, ponieważ przy tych wotach nieufności nikt z opozycji tak naprawdę nie próbował skonstruować jakiejkolwiek pozytywnej myśli, od której pacjentom, lekarzom, pielęgniarkom byłoby chociaż przez chwilę lżej. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że minister Bartosz Arłukowicz może liczyć na moje wsparcie i będziemy współpracować razem na rzecz projektu, jaki przygotowujemy i o którym informowaliśmy wstępnie, którego celem jest efektywne, realne skrócenie czasu oczekiwania, szczególnie na usługi ze strony specjalistów. I już w marcu przedstawimy wspólnie ze środowiskiem onkologów przede wszystkim ten najbardziej pilny projekt, jakim będzie projekt skracania kolejek do onkologów. I jeśli ministrowie nie są w stanie wypełniać swoich obowiązków, są zwalniani przeze mnie. Nie musimy tutaj liczyć na pomoc opozycji. Ona zresztą z reguły nacechowana jest raczej złą wolą polityczną, a nie intencją naprawy sytuacji w ochronie zdrowia czy pacjentów. Przechodząc do konkretów, ja wczoraj nie zabierałem głosu, bo nie tylko ja miałem wrażenie, że minister Arłukowicz bardzo dobrze bronił swoich poglądów i swoich działań. Ale dzisiaj muszę zabrać głos, ponieważ nie tylko ja zauważyłem, że istota sprawy, która we wczorajszej debacie tak czy inaczej została wskazana właśnie przez ministra Arłukowicza i przez panią poseł Radziszewską, tak jakby trochę została pominięta i w relacjach, a przede wszystkim w reakcjach opozycji. Istotą sprawy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, jest ochrona publicznych pieniędzy przed tymi najsilniejszymi lobby, które działają w ochronie zdrowia, nie tylko w Polsce. Rzecz jest bardzo interesująca, ponieważ zawsze wtedy, kiedy czy minister Arłukowicz, czy jego poprzedniczka, dzisiejsza pani marszałek Ewa Kopacz, wtedy, kiedy rozpoczynamy naprawdę bardzo poważną konfrontację ochrony pieniędzy publicznych przed tymi najsilniejszymi, opozycja, zarówno z lewa, jak i z prawa, zachowuje się w sposób, delikatnie powiem, dwuznaczny. To znaczy zawsze staje po stronie tych najsilniejszych przeciwko polskiemu rządowi, który usiłuje chronić pacjentów i publiczne pieniądze przed najsilniejszymi i krzycząc łapaj złodzieja, tak naprawdę stara się być przynajmniej skutecznym adwokatem tych, którzy po te pieniądze publiczne sięgają w sposób najbardziej taki dotkliwy dla polskiego pacjenta. Tak było również wczoraj w czasie wczorajszej debaty. Kazus posła Chmielowskiego, a także faktycznych autorów wystąpienia pani poseł Zalewskiej pokazuje, że ciągle opozycja, zarówno SLD-owska, jak i PiS-owska, albo z naiwności, czego nie wykluczam, biorąc pod uwagę kompetencje tych, którzy zajmują się ochroną zdrowia w tych ugrupowaniach, albo ze złą wolą, co byłoby już rzeczywiście czymś dramatycznym, broni i prezentuje interesy tych, którzy są w nieustannej konfrontacji z władzami publicznymi w wielu krajach świata, nie tylko w Polsce, bo ich intencją jest sięgnięcie po publiczne pieniądze możliwie bez kontroli i limitów. Przypominam, jak zachowywał się PiS i jak zachowywało się SLD w czasie pierwszej i tej najbardziej czytelnej konfrontacji w obronie publicznych pieniędzy. To była tak zwana sprawa szczepionkowa. Trzeba mieć odrobinę cywilnej odwagi, coś z rycerza w sobie, żeby stanąć po stronie pacjentów
a nie po stronie koncernu farmaceutycznych. Ale biorąc pod uwagę to, o czym zresztą wspominał minister Arłukowicz, zdarzenia, w których udział brali prominentni politycy PiS-u i SLD, zdarzenia związane jednoznacznie z próbą wyrywania dużych pieniędzy przez koncerny farmaceutyczne z polskiego systemu ochrony zdrowia, ja się nie dziwię, że nadal pokutuje ten sposób myślenia i on się ujawnił także w wystąpieniach i w praktyce, którą ujawnił wczoraj minister Arłukowicz w odniesieniu do niektórych polityków opozycji. Idziecie ręka w rękę z najsilniejszymi przeciwko najsłabszym. Na tym polega problem. I okraszacie to okrzykami łapcie złodzieje. Nie trzeba mieć szczególnie potężnego charakteru, panie prezesie, żeby napiąć mięśnie i zacisnąć pięści wobec pielęgniarek. Trzeba mieć odrobinę cywilnej odwagi, żeby stanąć przeciwko tym, którzy są uzbrojeni w agencje reklamowe, w lobbystów i w gigantyczne pieniądze. Ale to trzeba mieć to coś, panie prezesie, co charakteryzuje w polskiej polityce niezbyt wielu. Chcę powiedzieć, że to sam... Słyszycie państwo, jak bardzo, jak żywe reakcje te przykre, prawdziwe słowa wzbudzają, szczególnie po stronie PiS-u. Ten sam rejwach, te same emocje rodziły się w szeregach opozycji wtedy, kiedy przygotowywaliśmy i wprowadzaliśmy ustawę refundacyjną, która miała ustawowo limitować dochody koncernów farmaceutycznych po to, żeby chronić polskich pacjentów przed zbyt wysokimi wydatkami na leki. Kto wtedy stanął po stronie koncernów farmaceutycznych? I pisowska prawica, oczywiście pod obłudnymi hasłami obrony pacjentów, i SLD. Ale dzisiaj mamy efekt, o jaki walczyliśmy. To znaczy, mimo że pani poseł Zalewska postanowiła posługiwać się półprawdą, co jest charakterystyczne dla pisowskiej argumentacji, dokładny opis, w jaki sposób ceny leków w Polsce się kształtują od czasu wprowadzenia ustawy refundacyjnej, nie pozostawia wątpliwości, że wówczas podjęliśmy decyzje słuszne, że leki nadal, szczególnie niektóre, są zbyt drogie, ale uzyskaliśmy mechanizmy i narzędzia, dzięki któremu mamy wpływ na nieustanne drogą negocjacji, a jak trzeba twardego dyktatu ze strony rządu, obniżanie leków. I zawsze wtedy, kiedy podejmujemy ten wysiłek, i wy stajecie po stronie koncernów farmaceutycznych. Wiemy dobrze, że pieniędzy w ochronie zdrowia będzie zawsze za mało. Ale argument i pani poseł, i pana posła reprezentującego SLD o tym, że dzisiaj ze względu na zbyt małą ilość pieniędzy w ochronie zdrowia mamy do czynienia z jakąś klęską żywiołową, jest argumentem, delikatnie mówiąc, obosiecznym. No bo jeśli dzisiaj w ochronie zdrowia jest o 20 miliardów złotych więcej, o 50% więcej niż wtedy, kiedy obejmowaliśmy rządy po rządach SLD i PiS, to jak nazwać sytuację, kiedy wy rządziliście? Jeśli dzisiaj jest klęska żywiołowa, a jest 50% więcej pieniędzy, to jak wyglądała sytuacja, kiedy wy rządziliście? Będziemy dyskutowali także o tych decyzjach i projektach, które wymagają rzeczywistej odwagi. PiS powoływał się tutaj na dziedzictwo zmarłego profesora religii, byłego ministra zdrowia. I o ile kilka komunałów prezes Kaczyński wygłosił pełnym głosem, to wtedy, kiedy sformułował dziedzictwo profesora religii, mówił prawie szeptem. Ponieważ to dziedzictwo, które wygłosił prawie szeptem, to budżetowe finansowanie ochrony zdrowia i sieć szpitali. Chcę powiedzieć, nie mam wiary w dobrą wolę prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, ani w jego kompetencje. Jestem przekonany też, że intencje posła Chmielowskiego ujawnił bardzo wyraźnie i precyzyjnie minister Arłukowicz, dlatego z jego argumentacją wolałbym nawet nie polemizować, bo nie będę uczestniczył nawet pośrednio w procederze, którego on poświęca tak dużo czasu. Ale w sprawach istotnych dla systemu ochrony zdrowia rzuconą rękawicę podejmę z dobrą wolą. To znaczy, jeśli pan prezes Kaczyński
chociaż przez sekundę myślał nie o polityce, nie o wykorzystywaniu zmarłego religii dla własnego interesu politycznego, tylko naprawdę o realizacji jego dziedzictwa. Jeśli ma honor w tej sprawie i wiedzę w tej sprawie, to dziś, jutro, może za tydzień przedstawi z tej mównicy propozycję sieci szpitali w Polsce. A ja zobowiązuję się usiąść do stołu i bardzo poważnie porozmawiać o takiej propozycji. Ale trzeba mieć to coś, żeby stanąć wobec takiej sprawy twarzą w twarz, nie wobec pielęgniarek, ale wobec problemu, o jakim mówił odważnie profesor Religa, a pan być może nie ma pojęcia, jakie konsekwencje to myślenie wprowadza. Jeśli pan wie, panie prezesie Kaczyński, niech pan przyjdzie tu, niech pan powie, jak chce pan realizować dziedzictwo profesora Religi. Jeśli pan wie w tej chwili, to proszę bardzo przyjść w tej chwili i powiedzieć, jak wyobraża pan sobie sieć szpitali w Polsce. Jakie szpitale należy według pana zlikwidować? Bo sieć szpitali w Polsce to oznacza likwidację dziesiątek szpitali i trzeba mieć wizję, odwagę, żeby tego typu pogląd wygłosić. Proszę bardzo przyjść i powiedzieć. Jeśli chce pan być rzeczywiście realizatorem dziedzictwa profesora Religi, jeśli rzeczywiście pan wie, co pan mówi, mówiąc o dziedzictwie profesora Religi, to proszę powiedzieć, na czym ma polegać budżetowe finansowanie ochrony zdrowia. To znaczy, czy ma być więcej pieniędzy w tym budżetowym systemie ochrony zdrowia, więcej niż dzisiejsze 60 miliardów, czy mamy skasować składkę na ochronę zdrowia i czy o ile mamy podnieść w związku z tym i jaki podatek, żeby w budżetowym finansowaniu było więcej niż te 60 miliardów, które jest w tej chwili do dyspozycji. Kto ma podejmować decyzję o tym, jakie pieniądze mają być przeznaczone? Kto ma dzielić te pieniądze? Proszę przedstawić pański pomysł na realizację dziedzictwa profesora Religi, czyli to budżetowe finansowanie ochrony zdrowia, o którym pan wczoraj tak szeptem, półgłosem również wspomniał. Pan premier Miller pozwolił sobie na moim zdaniem niestosowne uwagi wobec ministra Arłukowicza dotyczące jego biografii. Jego biografii. Wydaje mi się, że... A później znanym sobie właściwym dla premiera Millera refleksem i sprytem posłużył się także cytatami. Panie premierze, to pan mówił kiedyś o karpiach i Wigilii, żeby karpie nie głosowały za przyspieszeniem Wigilii. Chcę panu powiedzieć, że no wszystkim się podobał wówczas ten cytat. Nie poznaję pana. Pan proponuje samobójczą dla siebie taktykę sporu na biografię i cytaty z przeszłości. Kiedy rozpoczynałem urzędowanie jako premier polskiego rządu w roku 2007, jedną z pierwszych decyzji wówczas była próba zakończenia takiego gorącego okresu konfrontacji pomiędzy władzą a ochroną zdrowia poprzez zwołanie wówczas Białego Szczytu wspólnie z panią minister, ówczesną minister Kopacz, ale także działaczami związkowymi, lekarzami, izbami lekarskimi. I chcę przypomnieć, że wówczas podjęliśmy wysiłek, który był odpowiedzią na konfrontacyjne i siłowe działania rządu pisowskiego, które ten najbardziej drastyczny obraz do dzisiaj mamy w pamięci, te konfrontacje z pielęgniarkami. Od tego czasu bywa lepiej, bywa gorzej. Ochrona zdrowia nigdy nie jest źródłem satysfakcji obywateli nigdzie na świecie. Publiczna ochrona zdrowia, dobrze o tym wszyscy wiemy. Ale od tego czasu wspólnie pracujemy. Robimy błędy, uzyskujemy pozytywne efekty, ale od tego czasu udało się uniknąć scenariusza konfrontacji, bo my mięśni napinać przed pielęgniarkami nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy. Zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy i dzięki tej rozmowie osiągamy niezadowalające oczywiście, bo nikt nie jest szczęśliwy, kiedy staje się pacjentem w ochronie zdrowia, ale krok po kroku, ciężko pracując wspólnie, osiągamy jakieś efekty. Rzecz charakterystyczna. Wtedy, kiedy zapowiedzieliśmy, że to, co jest najbardziej bolesne dla ludzi dzisiaj, czyli zbyt długie kolejki przede wszystkim do specjalistów i czasami do POZ-ów, będziemy starali się bardzo konkretnymi działaniami zmniejszać. I zapowiedzieliśmy, że w marcu ogłosimy pierwszy fragment tego programu dotyczący onkologii. To właśnie wtedy pojawia się wotum nieufności wobec ministra Rukowicza. Ja wiem dlaczego. Bo oprócz tego,
że w każdej krytycznej sytuacji, wtedy kiedy ruszamy przeciwko silnemu lobby, ciekawy jestem, jak się zachowacie przy podręcznikach szkolnych, ale już intuicja mi podpowiada, że już macie zapakowane magazynki argumentami przygotowane przez lobbystów, tak jak było wtedy, kiedy konfrontowaliśmy się z koncernami farmaceutycznymi, ale ciekawy jestem, czy tak naprawdę to wotum nieufności nie jest spowodowane obawą, że nam się znowu coś może udać. I że waszym czarnym snem jest to, że być może w marcu naprawdę Polacy zobaczą, że istnieje realna szansa na skrócenie kolejek. Być może to jest wasz czarny sen, że komuś w Polsce znowu się coś uda. Chcę na zakończenie powiedzieć jedną rzecz, bo wszyscy jesteśmy pod bardzo przygnębiającym wrażeniem tego, co dzieje się na Ukrainie. Chcę powiedzieć, że Ukraina dzisiaj jest dla nas przykładem tego negatywnego scenariusza i tak naprawdę nie mówimy o ostatnich tygodniach. Ja jestem też pod wrażeniem na przykład dzisiejszej informacji, którą przygotował Bank Światowy, porównującej sytuację Polski i sytuację Ukrainy w ostatnich kilkunastu latach. Wiecie, co aż się wierzyć nie chce, kiedy człowiek widzi, jakie efekty przynosi brak wojny domowej, wprowadzanie standardów i obecność w Unii Europejskiej, i to jest przykład Polski, w porównaniu do tego, co się dzieje w kraju ogarniętym ciągłym konfliktem politycznym i ciągłą awanturą. Na początku lat 90. dochód na głowę mieszkańca w Polsce był wyższy od ukraińskiego o 100 dolarów. Z małym kawałkiem, o 100 dolarów. Dzisiaj dochód narodowy na głowę mieszkańca w Polsce jest wyższy od ukraińskiego o 9 tysięcy dolarów. To daje chyba najlepsze wyobrażenie, jak bezcenną wartością w polskim życiu politycznym jest mimo wszystko, przynajmniej od czasu do czasu, przewaga tych ludzi, którzy chcą pracować i współpracować, nad tymi, którzy chcą się awanturować i niszczyć. To memento idealnie pasuje także do sytuacji w ochronie zdrowia. Niektórzy chcą w tej sprawie awanturować się i nieustannie konfrontować, szczególnie ze słabszymi. My chcielibyśmy, i dlatego zapraszam, nawet jeśli sądzicie, że mówię to tylko ze względu na wotum nieufności wobec ministra Rukowicza, ale nie jest tak. Mówię na serio, jeśli macie pomysły, które wymagają odwagi większości sejmowej i odwagi stanięcia wobec silnych lobby także w systemie ochrony zdrowia, to zapraszam do współpracy, pod warunkiem, że naprawdę wiecie, o czym mówicie. Mina prezesa Kaczyńskiego wskazuje na to, że nie bardzo jest zorientowany także co do własnych słów wczoraj wypowiedziano. Ale tak jak proponowałem to już kilka tygodni temu, biorąc pod uwagę rocznicę Okrągłego Stołu, ja jestem gotów tej wiosny, zimy, wiosny usiąść z każdym, także z premierem Millerem i premierem Kaczyńskim przy jednym stole, jeśli macie coś sensownego i konstruktywnego do powiedzenia, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia. W każdej chwili jestem do waszej dyspozycji, jeśli macie koncepcję, odwagę i dobrą wolę. Mam nadzieję, że wam nie zabraknie tego w sytuacji, która tego będzie wymagała. Dziękuję bardzo. Dziękuję.